Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was bardzo fajny odcinek, ponieważ porozmawiamy o emeryturze na Filipinach, ale w kontekście całej rodziny. Ile by to kosztowało, jak to wygląda, jakie są problemy, o czym musicie pamiętać, o tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Ale pierwsza i najważniejsza sprawa. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, jak wygląda, ile kosztuje, co tutaj robimy, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i kliknięcia łapkę w górę. Dziękuję. A więc tak jak wspomniałem na samym początku, dzisiaj będzie o emeryturze na Filipinach, ale w kontekście całej rodziny. Bardzo często dostawałem od Was pytania dotyczące właśnie tego, bo przeważnie opowiadam o jednej osobie, jeżeli miałaby się przeprowadzić, jak to wygląda dla jednej osoby, jakie są koszty, jakie są inne rzeczy, ale co w przypadku, jeżeli tak naprawdę cała rodzina z Polski czy z innego kraju chciałaby się przeprowadzić na Filipiny? No, o czym muszą myśleć, na co warto zwrócić uwagę i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, będę się opierał na informacjach z rejonów Dumaguete, czyli Negros Oriental, to jest centralna część Filipin. Tutaj po prostu mieszkam, tutaj znam lokalne ceny, więc wiem, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Manilę, na pewno troszeczkę będzie się to różniło, bo to jest po prostu duże miasto, tak samo jak i Cebu. Natomiast my się skupimy na takim bardziej mniejszym mieście, albo ewentualnie rejonach tego mniejszego miasta, ale na zasadzie 5-10 km, czyli po prostu takie, można powiedzieć, naokoło wioski, które po prostu, w których możecie mieszkać, ale i tak macie dostęp do tych wszystkich takich rzeczy, tak jak tutaj my mamy w centrum miasta. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że słuchajcie, nigdy nie radziłem i nigdy nie będę radził, żeby po prostu nagle cała rodzina, czy też nawet jedna osoba, spakowała się i wyjechała na Filipiny z biletem w jedną stronę. Nie, słuchajcie, czegoś takiego nie róbcie. Dlaczego? Jeżeli nie byliście nigdy wcześniej na Filipinach, czy w ogóle nawet nie byliście w Azji, nie pakujcie się, nie jedźcie z myślą o tym, że zamieszkacie. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, Filipiny nie są dla wszystkich. To jest naprawdę, ja to zawsze powtarzam, niektórym się będzie podobało, niektórym się nie będzie podobało. Niektórzy się po prostu totalnie od pierwszego dnia zakochają w tym kraju, tak jak ja. No a później go tak stopniowo zaczną po prostu lepiej rozumieć i no już go, może inaczej, nie będą tak zakochani tak mocno jak na samym początku, tak jak na początku każdego związku. Dlatego, znaczy inaczej, słuchajcie, ja dalej kocham Filipiny i dlatego dalej chcę tutaj zostać. Natomiast no już widzę pewnego rodzaju rzeczy i na pewno nie nazwałbym tego kraju rajem, tak jak Wam się to wydaje, ponieważ no są takie drobne rzeczy, słuchajcie, które będą Was denerwowały. Dlatego najważniejsze jest to, żebyście, jak planujecie coś takiego, żebyście przylecieli na wakacje. Na 2-3 tygodnie, nawet na, może nawet na dłużej, jeżeli jest taka możliwość, z myślą o tym, że poszukacie sobie miejsca, zobaczycie, co Wam się podoba, poskaczecie sobie po wyspach, bo tych wysp jest naprawdę bardzo dużo i w każdych wyspach będzie coś innego ciekawego. Więc pierwsze to zróbcie, jeżeli wtedy po tych miesiącu czy też dwóch podejmiecie decyzję, że tak, to jest to, pakujcie się i przyjeżdżajcie. Ale przejdźmy do kosztów i o tych najważniejszych takich, powiedzmy, rzeczach, o których musicie wiedzieć. Pierwsze to są oczywiście sprawy wizowe. Jeżeli przylatujecie z całą rodziną, na przykład dwoje rodziców plus jedno dziecko, musicie pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak wiza rodzinna. Przynajmniej ja o czymś takim nie słyszałem. Więc każda z tych osób będzie płaciła za siebie za wizę. Jeżeli w przypadku jednej osoby, tak można powiedzieć, średnio to jest 2-2,5 tysiąca peso na miesiąc, no to w przypadku trzech osób będzie to 3 razy więcej. To jest oczywiście problem, tego się nie da ominąć. I też pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście tutaj na wizie turystycznej, bo pewnie taką będziecie chcieli na początek dostać, maksymalnie możecie przebywać na terenie Filipin do 3 lat. Przed upływem tych 3 lat trzeba opuścić Filipiny, przynajmniej na 24 godziny i można wrócić ponownie i to się wszystko zaczyna od początku. Znam rodziny takie, które po prostu są tutaj nawet chyba z trójką dzieci, albo i nawet więcej. No i oczywiście pokrywają te wizy. Muszą mieć na tyle pieniędzy, żeby pokrywać to wszystko, no bo to są, tak jak mówię, no wydatki, które są musowe. Tego się po prostu nie da ominąć. Ja już to średnio kiedyś powtarzałem, że mniej więcej w takich, powiedzmy, wolnych, delikatnych obliczeniach to jest około 22 tysiące peso rocznie za mieszkanie tutaj, czyli za opłaty wizowe. Jeżeli sobie to pomnożycie przez iluś członków rodziny, no to wyjdzie Wam ta kwota, którą musicie mieć na rok, żeby tu mieszkać. Kolejna sprawa to mieszkanie. Jak pewnie przyzwyczailiście się do tego, że w Europie
jest coś takiego, że każdy z członków rodziny ma niby swój pokój, albo tak by po prostu było idealnie, żeby każdy z waszych dzieci miał swój osobny pokój. No na Filipinach oczywiście to jest bardzo, bardzo mało realne, bo typowe rodziny filipińskie po prostu tak nie mieszkają. Przeważnie mieszka kilkoro dzieci w jednym pokoju, albo nawet w jednym pomieszczeniu razem z rodzicami. No, to oczywiście są te biedniejsze rodziny, bo nie mówię o tych bogatych Filipińczykach, którzy naprawdę mają swoje ogromne posiadłości i ogromne mieszkania. No ale przejdźmy do tego mieszkania. Jeżeli zamieszkacie na Filipinach, albo będziecie chcieli zamieszkać na Filipinach, trzeba oczywiście coś wynająć. Jeżeli chodzi o wynajęcie, ceny są różne. Ja tutaj mogę odpowiadać za ten rejon, powiedzmy, w którym ja mieszkam, i to mogę wam powiedzieć, że średnio za mieszkanie trzypokojowe, i to też jeszcze w zależności, czy umeblowane, czy nieumeblowane, będzie to od 15 do 18, 20 tysięcy peso. Oczywiście też tutaj w grę wchodzi lokalizacja. No jeżeli mówimy o Dumaguete, no to ono jest przy samym morzu. Jeżeli mówimy o Bakong, Dawin, czyli te wszystkie tutaj rejony, czy nawet Walencja, w którym w tym momencie jesteśmy tutaj w górach, jest oddalona jakieś 20-25 minut drogi od plaży. Więc jeżeli nawet byście mieszkali w górach, gdzie teoretycznie powinno być taniej niż nad morzem, no to będziecie w stanie się tam bardzo szybko dostać, będziecie w stanie sobie iść popływać. Więc przyjmijmy, że za mieszkanie będzie trzeba zapłacić około, w dobrym naprawdę standardzie, 20 tysięcy peso i takie mieszkanie wam w zupełności wystarczy. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze media. Internet to jest około 1000-1500 peso miesięcznie. Woda, podejrzewam, że za całą rodzinę to może być w granicach 1000 peso. I tak samo prąd to będzie 1002 albo 3000 peso miesięcznie. To w zależności od tego, na ile będziecie używali tak naprawdę klimatyzacji i w ilu pomieszczeniach ona będzie. Bo klimatyzacja oczywiście, słuchajcie, no moim zdaniem warto mieć klimatyzację i to ze względu nawet na to, że no powietrze jest bardziej suche oczywiście w tym pomieszczeniu, więc też powinno na przykład sprzęt elektroniczny dłużej wytrwać, a nie od takiego wilgotnego, mokrego powietrza, które jest cały czas. Ja to jest przynajmniej moje doświadczenie, ja się wychowałem, można powiedzieć, na Filipinach. No, od momentu, kiedy mieszkam w Dumaguete, to przez cały czas mam klimatyzację i w zasadzie u nas w pokoju ona jest włączona praktycznie przez 24 godziny na dobę. Tylko że oczywiście to jest taka ta klimatyzacja droższa, ta dwuczęściowa, nie taka jakaś ścienna. I ona jest ustawiona na 27 stopni czy na 26 stopni i nam to w zupełności, słuchajcie, wystarcza. Naprawdę, w nocy Krystyn się w ogóle jeszcze przykrywa swoim kocem, a ja leżę jak król rozłożony, bo mi jest gorąco. No, nagrywam odcinek. No, nie złośćcie. Przechodzimy do najcięższego tematu, czyli tak naprawdę którego no nie da się określić dokładnie, czyli wyżywienie, ile będziecie wydawali na produkty. Filmiki o cenach produktów podawałem ostatnio, zobaczcie sobie albo zobaczcie tutaj w lewym górnym rogu, jakie są teraz produkty, jakie są teraz ceny produktów na marketach. No nie jest, słuchajcie, tanio. Może o tym, ile my wydajemy, to ja wam powiem na samym końcu tego filmiku, to wtedy będziecie mniej więcej wiedzieć, jak to u nas po prostu wygląda. No ale ogólnie trzeba, słuchajcie, przyjąć, że za rodzinę 2 plus 1, no to takie 20-30 tysięcy peso miesięcznie na pewno trzeba będzie wydać. I to mówię o tego typu produktach, które będziecie mieli w domu. Nie wliczam to wyjazdów do jakichś restauracji, do innych miejsc, gdzie po prostu możecie sobie jechać na śniadanie, obiad czy kolację. Tylko mówię o po prostu tych 20-30 tysiącach, które po prostu no musowo trzeba po prostu wydać, żeby mieć te produkty w domu, no i sobie gotować. Oczywiście każda rodzina jest inna, każda rodzina też inaczej je. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni bardziej do europejskich smaków, czyli tych produktów europejskich, lubicie sobie taką normalną szyneczkę zjeść za każdym razem, świeże pieczywo, takie bardziej europejskie niż filipińskie, czy nawet głupie płatki owsiane, które tutaj kosztują moim zdaniem za dużo, no to będziecie tych pieniędzy więcej wydawać. To trzeba właśnie dlatego przecieć na Filipiny wcześniej, żeby sobie porównać ceny, żeby zobaczyć w ogóle, co będziecie chcieli wysłać z Polski albo co będziecie chcieli zabrać ze sobą, bo może się okazać, że akurat tego używacie bardzo, bardzo często i no i po prostu będzie dla was taniej, żeby to z Polski wysyłać. Przejdźmy do transportu. Transport, słuchajcie, no to jak to każdy wie, na Filipinach w zasadzie wszędzie jeździ się skuterem albo jakimś takim małym motorkiem. To jeżeli na przykład będziecie dwie osoby dorosłe plus jedno dziecko i będziecie jechać na skuterze,
to nikogo naprawdę, słuchajcie, nie zszokuje tutaj. Szczególnie jak będziecie gdzieś mieszkać na jakiejś małej prowincji, to już w ogóle wszyscy tak będą jeździć i to nie z jednym dzieckiem na tym skuterze, tylko jeszcze cała rodzina i jeszcze pewnie dwa kurczaki pod nogami włożone. I tak się tutaj po prostu jeździ. Na tych wsiach małych oczywiście nie ma czegoś takiego jak jakieś checkpointy czy kontrole policyjne. Nie ma pana z policji, który będzie stał i będzie machał, dostajesz mandat za to, że tak jedziesz. Oczywiście w większych miastach to już jest częściej spotykane. Na logu nie da tak i tak, tak, słuchajcie, dalej ludzie tak jeżdżą. Więc jeżeli na początek nie będziecie mieli pieniędzy, żeby sobie kupić samochód, no to na pewno nic się nie stanie, bo będziecie mieli skuter, na którym w 3 osoby spokojnie z małym dzieckiem się zmieścicie. A uwierzcie mi, że pewnie nawet w 3 dorosłe osoby też byście się zmieścili, jeżeli skuter by był wystarczająco duży, bo tak też się zdarzało, że jeździliśmy w różnych dziwnych sytuacjach, tak dorośli. I to nawet ja byłem i 2 osoby, które są, powiedzmy, mojego rozmiaru tak samo, dało radę. Więc skuter na początek będzie wystarczający. W przypadku rodziny warto jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli tak naprawdę edukacja waszego dziecka. Tutaj to można zrobić w sumie na kilka sposobów, bo jeżeli chodzi o system edukacji na Filipinach, no nie jest to najwyższych lotów, na pewno, ale oczywiście w takich miastach jak Dumaguete, czy już nie mówię o największych miastach, są dostępne prywatne szkoły na każdym poziomie, gdzie podstawowym językiem jest język angielski, jest jakiś język dodatkowy i ta edukacja jest na pewno no, lepsza niż w państwowej takiej publicznej szkole, bo tam to dosłownie nie wiem, czy dzieci są w stanie się czegoś nauczyć. Współczuję im bardzo. No ale teraz tak, okej, możecie wysłać dziecko do takiej szkoły. Na pewno plusem czegoś takiego będzie język angielski, no bo będzie musiało gadać cały czas z rówieśnikami w języku angielskim, więc bardzo szybko ten język załapie, jeżeli go oczywiście jeszcze nie zna. A na pewno go podszkoli na tyle perfekcyjnie, że no będzie powód do dumy w przyszłości, że przynajmniej w języku angielskim rozmawia. I oczywiście, słuchajcie, w takich szkołach prywatnych, o których ja mówię, to nie jest tak, że tam każda osoba z ulicy wchodzi i tak się zapisuje. Ceny są tam oczywiście wyższe, nie są jakieś kosmicznie drogie. Podejrzewam, że za semestr płaci się w granicach 30-40 tysięcy peso. Za taką, powiedzmy, całkiem szkołę. Jeżeli oczywiście to jest niższy level, no to się płaci mniej, jeżeli wyższy, no to tam się płaci troszeczkę może więcej. Nie, ale ogólnie tam chodzą dzieci, które naprawdę mają pieniądze, czyli z bogatych rodzin. Więc to nie jest tak, że tutaj możecie się zastanawiać nad tym, czy przykładowo tak naprawdę moje dziecko nauczy się angielskiego, skoro przecież tam będą dzieci, które prawie tego angielskiego nie znają, albo znają go tak bardzo podstawowo. No nie, słuchajcie, te dzieci, które są tam, no to przeważnie już znają bardzo płynnie angielski, to są dzieci z dobrych rodzin, bardzo często w ogóle z rodzin obcokrajowców, bo to oni tam przeważnie puszczają swoje dzieci, więc załapią nie tylko język angielski, ale może nawet jakieś inne. Przykładowo mój znajomy puścił teraz swoją córkę 4-letnią do takiego jakby żłobka, czy coś w tym rodzaju, bo to jeszcze nawet nie jest pierwsza klasa podstawówki i płaci 20-25 tysięcy za rok i to jest prywatna chińska szkoła. Podstawowym językiem jest język angielski, dodatkowym językiem jest język chiński. No i to biedne dziecko teraz uczy się tych symboli. Czy to jest ciekawe rozwiązanie? No słuchajcie, ja na pewno będę chciał tam jechać do tej szkoły, jeżeli tylko mi pozwolą, to będę chciał nagrać odcinek, żeby wam pokazać. No bo my w przyszłym roku musimy wybrać szkołę dla Emilii. Na razie to jakoś tak odbiegamy z tym tematem, bo są inne rzeczy na głowie, no ale w końcu zaczniemy się tym bardziej interesować i wtedy, słuchajcie, zobaczycie na pewno kilka odcinków, bo pokażemy wam kilka różnych szkół. I słuchajcie, temat pracy, czyli tak naprawdę, okej, dziecko idzie do szkoły, ale co my będziemy robić? Czy jesteśmy w stanie znaleźć pracę? Czy moja żona jest w stanie znaleźć pracę? Czy ja jestem w stanie znaleźć pracę? Jako specjalista jakiegoś tam, słuchajcie, rzeczy. Jeżeli chodzi o małe miejscowości, no nie ma takiej po prostu opcji. Naprawdę, i to nie chcę tutaj ukrywać. Ja to zawsze powtarzam, że mi się naprawdę bardzo fartło, że mam tutaj pracę na Filipinach, bo to był nie każda osoba po prostu może ją dostać i to nie ze względu na to, że ja jestem jakiś wyjątkowy, tylko po prostu ja trafiłem w idealnym momencie, kiedy była rekrutacja i dlatego zostałem zatrudniony. Bo później po mnie jeszcze kilku moich znajomych składało też papiery. Przeszli oczywiście wszystkie egzaminy na tą pracę, ale jej nie dostali. I pamiętajcie o tym, że na Filipinach po prostu w zasadzie no to graniczy z cudem, żebyście znaleźli pracę tutaj. Bo na przykład jeżeli ktoś jest, nie wiem, kierowcą samochodu i będzie chciał iść pracować jako kierowca samochodu na Filipinach, no to jak dostanie stawkę, że na przykład ona będzie 300 peso za dzień,
300 peso za dzień, no to przecież wyśmieje to. No jak ja nawet nie jestem w stanie z tego rodziny wyżywić, przynajmniej na tym standardzie, na którym wy chcecie żyć, takim powiedzmy bardziej europejskim. I naprawdę, słuchajcie, takie stawki są tutaj. No nie ukrywajmy tego, no Filipiny to jest biedny kraj i najlepiej, jeżeli byście po prostu mieli jakiś właśnie pasywny dochód z Europy, czyli na przykład wynajęte mieszkanie, dodatkowo jakieś oszczędności, czy na przykład pracę online, bo praca online to jest no na ten moment chyba najlepsze rozwiązanie i muszę kiedyś nagrać filmiki o tym, jak znaleźć pracę online. Dajcie mi znać w komentarzach, czy byście chcieli takie filmiki, bo to są naprawdę bardzo ciekawe tematy i mogę tam wam podać kilka ciekawych rozwiązań. No ale dobra, wracając do tematu. Tak jak mówię, ta praca na Filipinach praktycznie nie istnieje dla obcokrajowców. Oczywiście tutaj też jest, można powiedzieć, wyjątek. Mówimy o małych miejscowościach, bo jeżeli mówimy o Manili, Cebu czy jakiejś innej wielkiej mieście na Filipinach, to możliwe, żeby się wam udało gdzieś znaleźć pracę, w jakiejś korporacji, na jakimś call center, czy w takich, powiedzmy, branżach biznesowych. I to tam na przykład, tak jak w przypadku moim, nie będą was zatrudniać pod względem waszych kwalifikacji informatycznych, ale pod względem, słuchajcie, tego, czy znacie język obcy. Jeżeli oczywiście ktoś zna kilka języków obcych, no to ma dużo większe szanse, bo wtedy może pracować na kilku różnych, powiedzmy, liniach. No ale tak samo jest w Polsce. Jeżeli znacie języki, to też macie więcej możliwości, nie? Więc nie skupiajcie się, słuchajcie, na pracy. Pierwsze pieniądze zrobić, albo mieć ten dochód jakiś taki stały, a dopiero później myśleć o przeprowadzce na Filipiny. Chcę być z wami szczery. I jeszcze słuchajcie też, żebyście nie myśleli, że jesteście pierwszymi Polakami, którzy wpadli na taki pomysł, że przeprowadzę się i jakoś to będzie. Naprawdę było tutaj bardzo dużo rodzin, było też dużo samotnych panów, chłopaków, którzy myśleli, że wszyscy tak nie chcą o tym mówić, bo może jest tak idealnie na Filipinach. No nie jest idealnie. Przeważnie oni się po jakimś czasie spakowali, nie otworzyli żadnego biznesu, nie zrobili niczego, nie znaleźli pracy i no musieli wracać do kraju. Oczywiście wakacje mieli wspaniałe, kilkumiesięczne, no ale nie udało im się, żeby tutaj zostać na stałe, no bo te przychody, po prostu te pieniądze są potrzebne i są musowe. No ale słuchajcie, skoro nie praca, to może własny biznes, tak? I to by była kolejna dobra, teoretycznie, opcja. To też w zależności oczywiście od tego, gdzie mieszkacie i ile pieniędzy macie. No bo tak, otworzenie restauracji, nawet w jakimś wynajętym miejscu, malutkiej, to jest jakiś sposób na, słuchajcie, na życie. Pewnie inwestycja, podejrzewam, tak strzelam, 500 000 peso i robienia czegoś akurat, co jest bardzo mało spotykane na Filipinach, a by się przekładało na zarabianie pieniędzy, to jest jakaś opcja. Tylko na tym się oczywiście musicie znać, na tym musicie pewnie pracować cały czas i wtedy też byście musieli sobie załatwiać innego rodzaju wizę. Musielibyście najprawdopodobniej korporację otworzyć, no bo oczywiście na siebie tak oficjalnie nie możecie mieć tego biznesu. Chociaż to też coś tam się prawo zmienia w tym wypadku, więc może coś tam by się udało oczywiście, nie wiem, oszukać jakoś delikatnie ten system, no bo nie będę ukrywał, też nie wszyscy tutaj legalnie pracują, czy nielegalnie mają, znaczy legalnie mają biznesy, ale czy to jest na nich, czy oni tam legalnie pracują w środku, jeżeli są, jeżeli coś robią, to już jest kwestia sporna, no bo rząd, można powiedzieć, filipiński nie patrzy wam codziennie do kieszeni, nie przychodzi sanepid, nie przychodzi urząd, który sprawdza, jak ta restauracja funkcjonuje, więc no ludzie tak po prostu kombinują. I to chyba, słuchajcie, jest tak naprawdę suma tych wszystkich wydatków, które w tym momencie, o których omówiliśmy, czyli wyżywienie, wizy, dom, to wszystko już wiecie. Musicie sobie to teraz przeliczyć przez waszą rodzinę, ile by to mniej więcej miesięcznie wychodziło. Na pewno nie będzie to jakaś niska cena, no bo te sprawy wizowe są po prostu drogie i to jest ekstra pieniądze. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której pewnie nie zdajecie sobie sprawy. To, że na przykład jeżeli, po jakimś czasie pewnie chcielibyście lecieć do Polski na wakacje, czy do innego kraju, zwróćcie uwagę na to, że ceny biletów, 3 razy znowu będzie trzeba płacić za bilety w 2 strony. Ceny biletów w tym momencie są po prostu kosmiczne, moim zdaniem, bo sam planuję oczywiście w przyszłym roku lecieć do Polski z całą moją rodziną, znaczy z żoną i córką. I jak tak przeglądam, słuchajcie, ceny biletów, to po prostu trochę mnie to naprawdę przeraża. Szczególnie, że dalej jest taka tendencja, że na przykład jak chcę lecieć z Filipin do Polski z powrotem, to jest drożej niż jakbym leciał z Polski na Filipiny i z powrotem. Nie wiem, czy to chodzi o jakieś ceny paliw, czy jakichś innych podatków, no ale jest ogólnie na tym samym połączeniu jest 10 czy 20% różnicy właśnie wylatując z Filipin.
I na koniec, słuchajcie, mogę wam powiedzieć, ile my wydajemy miesięcznie. To znaczy, my też do końca nie wiemy, ile wydajemy miesięcznie, bo u nas jest taka sytuacja, że jak pewnie wiecie, w domu obok, w mieszkaniu obok, mieszka nasza ciocia. I my, można powiedzieć, kupujemy więcej rzeczy takich już marketowych, czy na przykład jakieś proszki do prania, jakieś inne rzeczy. Ona nigdy tego nie kupuje, ale ona znowu na przykład też kupuje jakieś jedzenie, które na przykład ja przeważnie nie jem śniadań, bo za późno wstaję. No ale na przykład Krystynie te śniadania z Emilią, więc to można powiedzieć, że tak się uzupełniamy na bieżąco i to jakoś po prostu funkcjonuje, bo po prostu innego wyjścia nie mamy i musi to jakoś tak funkcjonować. Natomiast to, co są nasze wydatki miesięczne, jeżeli bym miał podliczyć tak naprawdę wszystko, czyli ja w tym momencie na przykład nie płacę za wizę, bo mam wizę pracowniczą i to firma opłaca tą wizę, ale na przykład jeżeli miałbym podliczyć jeszcze takie wszystkie inne wydatki, nawet głupiego Netflixa, czy dodatkowy internet, bo mamy dwa różnego rodzaju internety, to pewnie zamknęlibyśmy się w 70-75 tysiącach peso miesięcznie. I to, słuchajcie, to też nie jest tak, że my jemy cały czas w filipińskich restauracjach, czy cały czas gotujemy w domu. Są miesiące, kiedy po prostu, można powiedzieć, co drugi dzień jesteśmy w restauracji, albo jedziemy gdzieś do resortu sobie odpocząć i wydajemy dużo więcej pieniędzy, niż byśmy oczywiście gotowali w domu. No ale są też miesiące takie, że po prostu no, pogoda jest zła, siedzimy w domu, Krystyn coś tam zaczyna gotować, więc po prostu można powiedzieć, to się wszystko tak sumuje. Jeżeli, tak jak mówię, bym podliczył te wszystkie wydatki i to już naprawdę, słuchajcie, jest jeszcze z utrzymaniem samochodu, już nie mówię kupnie samochodu, no to jest około 75 tysięcy miesięcznie, tak średnio, uwzględniając ostatni rok. Ciężko mi powiedzieć, ile akurat tego... Aha, za mieszkanie i takie inne media, no to około 15 tysięcy peso, to tak pamiętam, tyle płacimy. Reszta w zasadzie to idzie na jedzenie i takie normalne utrzymanie, no jakieś tam, bo oczywiście 10 tysięcy, 15 tysięcy idzie na takie, słuchajcie, rzeczy związane właśnie z wyjściami na piwo, czy jakimiś takimi zabawkami, kupowanie jakichś rzeczy dla Emilii, które są na przykład no, bardzo tam na szybko potrzebne. Więc to wam mogę powiedzieć, nie jestem w stanie tego rozpisać dokładniej, po prostu przepraszam, no bo aż takich dokładnych dodatek nie robię, no ale wiem, ile mi schodzi z konta miesięcznie, więc tyle to wychodzi. I ja się znowu rozgadałem, filmik miał być krótszy, ale wyszło pewnie więcej. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za wasze komentarze. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je śmiało. Jeżeli interesuje was oczywiście więcej na temat życia na Filipinach, pamiętajcie, przycisk subskrybuj poniżej, pomoże mi bardzo. No i oczywiście łapka w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, piszcie o tym. Pozdrawiam, no i do zobaczenia za kilka dni.